Jest wtorek, 30 kwietnia. Przypomnij sobie lub wyobraź sytuację, w której jest głęboki pokój, bezpieczeństwo. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy to się stanie. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Jezus powiedział, że daje nam pokój, ale nie tak, jak daje świat. Pokój, czyli wewnętrzne wyciszenie, które daje Jezus, ma dwie cechy. Jest bezwarunkowe i trwałe. Jezus chce nas obdarzać pokojem zawsze. Pomyśl o tym, że Jezus dzisiaj, teraz, chce Cię wypełnić głębokim, niezachwianym pokojem i bezpieczeństwem.
Jezus mówi uczniom: gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca. Wydaje się, że dla uczniów nie jest to radosna informacja, skoro Jezus im to wypomina. Jezus przeżywa tę chwilę i to, co nastąpi, w pokoju, który obejmuje nie tylko emocje. Chce również uczniów doprowadzić do takiego doświadczenia, wewnętrznego wyciszenia, przekraczającego niezrozumienie czy inne trudne emocje. Przypomnij sobie sytuację, kiedy działo się coś, co rodziło w tobie niezrozumienie, złość, zdziwienie, niedowierzanie. Poproś Jezusa, aby dał ci doświadczenie swojego pokoju w takim niezrozumieniu. Usłyszany fragment jest częścią ostatniej mowy, którą Jezus skierował do swoich przyjaciół w trakcie ostatniej wieczerzy. Mając świadomość tego, co się wydarzy, Jezus opiera wszystkie swoje działania i decyzje na relacji z Ojcem, który jest większy od Niego. Pomyśl o tym, że bez względu na to, co teraz dzieje się w twoim życiu, jesteś cały czas w rękach Ojca, który jest większy od tego wszystkiego. Ojca, który cały czas czuwa. Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy to się stanie. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał.
Porozmawiaj z Jezusem o Twoim pragnieniu pokoju oraz o dostrzeganiu przez Ciebie obecności Ojca w każdym doświadczeniu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.